Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zarobić na nity, a generalnie jak zbudować ich farmę, plus kilka jeszcze dodatkowych informacji właśnie o nanitach. Czyli co? Co do farmy. Pierwsze co, musimy na planecie odnaleźć nieznane złoże. Teoretycznie według informacji na wiki można je znaleźć na każdej z planet. Ale tak jak przy poszukiwaniu frachtowców, statków, każdej innej rzeczy, zalecałbym minimalnie układ trzygwiazdkowy lub ewentualnie zajęty przez piratów. Mam dziwne doświadczenia z tym, że te układy dają właśnie największe szanse na znalezienie dość dobrych fantów. Czyli co? Poszukiwania nieznanego złoża, czy kulek nanitowych, czy jakkolwiek to chcecie nazywać, uciekającej pleśni. Możemy prowadzić na kilka sposobów. Tutaj mam jedną znalezioną. Także wpierw sobie polecimy do niej. Możemy to robić normalnie z buta na planecie. Od czasu do czasu. Skanujemy. O, już widać. Teraz jak weźmiemy, wrzucimy nasz wizjer analityczny. Mamy tajemnicze złoże. Właśnie tego będziemy musieli szukać na planetach. Możemy to robić egzopojazdem, co jest w sumie moją ulubioną metodą, ponieważ jest to w miarę szybkie, a nie trzeba być na tyle spostrzegawczym, co przy poszukiwaniach statkiem. Jak sobie wsiądziemy do Nomada, odpalimy skaner, zaraz nam się pojawia tajemnicze złoże. Możemy też spróbować, tak jak mówiłem, zrobić to statkiem. Tutaj zalecałbym statki strażników ze względu na ich możliwość lewitacji w miejscu. Tak samo, wystartujmy. Tylko pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli poszukiwać statkiem, no róbcie to naprawdę powoli i blisko ziemi. Tutaj niestety już potrzebne jest bystre oko i odrobina spostrzegawczości. Zobaczcie, nam się pojawiła ikonka właśnie naszych poszukiwanych kuleczek. Są to te trzy białe gwiazdki na złotym tle. Ewentualnie, tak jak widzicie, można tutaj je zobaczyć na ziemi. Zabierzmy drzewo, żeby nam nie przeszkadzało. Tutaj jest malutkie złoże, to składające się tylko z pięciu kulek, bo jedno ucieka sobie. Dobrze. Teraz weźmy, poszukajmy jakiejś innej. I widzimy się, jak tylko coś odnajdę. Czemu akurat używam Nomada? Ponieważ no mam wymaksowaną jego prędkość. I w sumie tylko na tym mi właśnie zależy, jeśli chodzi o
egzopojazdy takie do poruszania się po planecie. Żeby były szybkie. Generalnie na chwilę obecną jest w stanie po pionowej ścianie nawet wjechać. No i poszukajmy sobie naszego złoża. Jeśli chodzi o egzopojazdy, myślę, że jest w najbliższych dniach zrobię jakiś króciutki filmik omawiający je, ich technologię, jak ją zdobyć, jakie ulepszenia. No ale to w innym materiale. I co? Latamy sobie po naszej planecie i poszukujemy trzech gwiazdek. Myślę, że tutaj dużo zależy od farta, ponieważ no czasem potrafi to zająć 3 do 5 minut, a na jednej planecie zdarzyło mi się latać około godziny. I teraz tak, co zauważyłem, niepotwierdzone info, są to tylko moje spostrzeżenia. Jeżeli na planecie znajdowałem, to się nazywa stalowe palce chyba, takie wystające kulki z ziemi, po zebraniu których otrzymujemy złoto bodajże, to na tych planetach nie mogłem odnaleźć nieznanego złoża. Jeżeli znowu znajdowałem nieznane złoża, to które teraz poszukujemy, to nie mogłem znowu znaleźć stalowych palców, więc jeżeli znajdziecie stalowe palce, mam wrażenie, że szansa na odnalezienie nazwijmy to uciekającą pleśnią, bardziej mi pasuje ta nazwa, uciekającej pleśni jest znacznie niższa, jeżeli nie zerowa. Jeżeli się mylę, no to niech ktoś mnie poprawi, po prostu są to moje spostrzeżenia, które gdzieś tam podczas właśnie eksploracji planet mi się pojawiły. Prawie bym je przeoczył, zobaczcie. Kiedy już znajdziemy nasze kuleczki, wystarczy postawić komputer bazy. Nie jest to jakieś duże złoże, są znacznie większe, ale te kilka kulek w zupełności nam wystarczy na początek. No i co? Ogradzamy je murem, żeby nam nie spitalały. Nie wiem, czy nisko wystarczy, dajmy lepiej coś większego.
Muszę zerknąć, jak daleko one sięgają. Czemu otaczamy je murem? Bo skubane mają w zwyczaju spindalać, kiedy kopiemy, nazwijmy to. Musicie mieć w multinarzędziu zaawansowany laser wydobywczy, żeby móc je kopać, z tego co kojarzę. No i zerknijmy. Żeby nie było w kombinezonie. Nie mam żadnej pleśni. Tak, wciąż mam ulepszenia, wciąż pracuję nad filmem z plecakiem. No i kopmy. Sprawdźmy, czy na pewno mam laser. W sumie nawet nie takie najgorsze złoże, powiedziałbym. Pozbądźmy się tego drzewa. No i jednorazowo nam wpadło 17 tysięcy pleśni. Teraz wystarczy postawić rafinatory. Zróbmy to jakoś, żeby miało ręce i nogi. I za chwilę się zobaczymy. A few moments later. No dobra, wybudowałem jakieś tam sobie maleństwo, żeby było. Postawiłem dwa duże rafinatory. Spokojnie możemy wrzucić na przykład zamiast dwóch dużych, trzy średnie i też będzie grało. Potrzebujemy tylko, żeby przetapiać naszą pleśń. Zabawnym faktem jest to, że kiedyś to wyrzucałem. Myślałem, że to jakiś po prostu śmieć. Tak samo jak szlam. A tu proszę. Generalnie na naszą bazę, jak widzicie, jednorazowo wystarczą dwa rafinatory. No ale tak. Nasze kulki zniszczyliśmy. Co teraz? Wystarczy sobie skoczyć. Do jakiejś innej bazy. I wrócić. Jesteśmy z powrotem. Nasze kulki też wróciły. Także możemy spokojnie po raz kolejny je nie wiem, czy zebrać to dobre słowo, ale chyba najodpowiedniejsze. No i dla pewności jeszcze raz sprawdźmy, czy to działa. Thank you.
No i na powrót mamy nasze kuleczki. Tym razem nawet się zespawnowało więcej niż poprzednim razem. Także bardzo łatwy sposób na zdobycie nanitów. Nanity się robią. We wszystkich trzech rafinatorach. Tylko tak, nie wiem jak jest, jeżeli opuścicie układ, żeby się nie stało tak, że zostawicie rafinatory włączone z nanitami. Czekajcie, odsunę się, bo są dość głośne. Opuścicie układ i skończy się to tak, że rafinatory będą puste, ponieważ dość często miałem taki przypadek na frachtowcu. Nie wiem jak to jest na planetach, ale podejrzewam, że podobnie. Także najlepiej sobie zrobić dwie takie farmy nanitów na jednej i tej samej planecie. Ja generalnie w przeciągu godziny chyba 3 albo 4 bez problemu znalazłem miejsca, gdzie można by takie farmy zbudować. I po prostu skaczemy sobie między nimi, nie opuszczając planety. No i zbieramy nasze nanity. Także sprawa jest banalnie prosta. Tutaj trochę przegiąłem, generalnie do zasilania teleportera wystarczyłyby 2, może 4 solary plus 4 baterie. Ja postawiłem tego po 8, bo nie wiem, czy nie będę trochę bardziej rozbudowywał bazy. Ale nie jest to konieczne, żeby aż tyle tego tutaj naćpać. Także co? Podsumowując. Potrzebujemy zaawansowany laser wydobywczy, dzięki którym będziemy mogli zbierać kulki. Bardzo niewymagany, ale mile widziany jest świder optyczny, który zwiększa wydobycie naszych zasobów o 50%. Schematy tego dostaniecie na anomalii, więc nie jest to jakiś wielki problem. Później za pomocą skanera, czy z kombinezonu, czy z egzopojazdu. Wystarczy odnaleźć tajemnicze złoże. Wybudować murek koło nich, żeby ich nie ganiać jak wilki zajec. Postawić 2-3 rafinatory. W sumie średnie, szkoda surowców nawet na duże. Postawić teleporter, żebyśmy mogli spokojnie sobie skakać do jakiejś innej bazy, żeby się nasze złoże zrespiło. No i to chyba tyle. No i oczywiście komputer bazy, no trzeba bazę założyć, żeby móc cokolwiek budować, no ale to zapewne wszyscy już wiecie. Dodatkowo niegłupim sposobem jest, pomysłem, jest przełożenie świdra optycznego na do super doładowaną technologię. Zobaczcie, z plus 50 na plus 88 wskoczyło mi wydobyte zasoby. No faktem zmniejszała się trochę szybkość wydobycia, ale tutaj nam zależy głównie na ilości uciekającej pleśni, nie tyle co na szybkości wydobycia. Drugim dość szybkim sposobem zdobycia nanitów po najnowszej aktualizacji jest przerabianie pungeum na nanity. Zaraz pokażę wam, jak najłatwiej i najszybciej zdobyć jego spore ilości. Pierwsze, co musimy zrobić, to namierzyć system pełen dysonansu, któryś, gdzie mamy nasze zainfekowane planety. O, tutaj dość blisko się trafiła planeta, znaczy się system pełen dysonansu. Skoczmy tam sobie. Musimy znaleźć planetę z uszkodzonymi strażnikami, tak jak tutaj macie w opisie na dole. Udajmy się tam.
i musimy odnaleźć żywe fragmenty. Bierzemy je, zbieramy. Generalnie na tych zainfekowanych planetach jest tego od groma, więc na zbieranie jakiejś większej ilości też nie stanowi problemu. Dodatkową zaletą, no chyba zaletą, jest to, że tak naprawdę nie musimy ich zbierać ręcznie. Weźmy, cofnijmy się do statku. I tutaj ponownie bardzo przydatnymi statkami są właśnie statki strażników, które potrafią lewitować. Lecimy sobie nisko nad planetą. Są kryształy. Zobaczcie. Atlanteum, pył feretowy, wszystko się zbiera jak leci. Także wystarczy, że sobie powolutku będziemy lecieć nad planetą. Oj, przez przypadek, sorry. Zabiłem jakiegoś robaczka. Poszukiwać kryształów i je ostrzeliwywać. Chociaż jeżeli ktoś ma dobry sprzęt do wydobywania, myślę, że spokojnie i z buta by ogarnął temat. Dobra, co dalej? Wróćmy na naszą planetę. I zaraz wyjaśnię. Przy okazji odbierzmy nanity, które się zrobiły. Miałem trochę farta, ponieważ zmieniłem układ. Nic mi nie znikło. Zazwyczaj jednak radziłbym poczekać w tym samym układzie, w którym są rafinatory, żeby nic nie rypło. No i co? I teraz nasze zebrane Atlantideum. Tak, dziwna nazwa. Przerabiamy na Pungeum. Zrobiliśmy Pungeum. I teraz możemy je spokojnie przerobić na nanity. No niestety 25 do 1, no stosunek jest może nie najlepszy, no ale jakby nie patrzeć, są to darmowe klastry nanitowe. Także myślę, że oba sposoby są nie najgorsze. Przy pierwszym trzeba poświęcić trochę czasu na odnalezienie odpowiednio dużego złoża, takiego, które by nam odpowiadało. Zainwestować właśnie trochę czasu w poszukiwania i później już raz, dwa robią się nanity. Drugi sposób generalnie no, jest wolniejszy pod względem przetwórstwa, ponieważ trzeba tego... Będę to nazywał Atlanteum, bo łatwiej mi się to wymawia. Atlanteum trzeba dosyć sporo nazbierać, żeby tych klastrów nanitowych nam się nazbierało. Ale też jest to dość bezpieczny, darmowy sposób, także
Na chwilę obecną są to chyba dwa najlepsze wyjścia, jeśli chodzi o zarabianie na nitów. Oczywiście pomijając wszelkiej maści glicze, mnożenie, duplikowanie i tak dalej. Nie lubicie czekać, nie chce wam się czekać, jeżeli... nie przeszkadza wam oszukiwanie, można to zrobić w inny sposób. Dajcie mi skoczyć na frachtowiec i już wam pokazuję. Do zgliczowania nanitów możecie wykorzystać mobilny rafinator. Co prawda nie da się tutaj włożyć nanitów, ale można to zrobić ciut inaczej. Weźmy naszą pleśń. Dodajmy paliwa. No dobrze, 1000 nanitów chyba wystarczy. Szybką pleśń wrzućmy z powrotem do plecaka. I teraz tak. Przy tym glitchu duplikuje się wszystko. To co mamy w wyniku. Wszystko co mamy włożone w miejsce składników. Jak i węgiel, którego używamy jako paliwo. Dlatego tu chcę mieć wszystko puste, żeby nie zostać zasypanym przez uciekającą pleśń czy węgiel. Skoro mamy nasze 1000 nanitów, mam 1 921 000, tak? Żeby zrobić teraz, żeby zgliczować to, musimy wziąć kolejny rafinator i ustawić go dokładnie w miejscu, gdzie stoi nasz pierwszy. Ja ustawiłem 10, żeby było widać efekt. No i teraz je niszczymy. A dokładniej podnosimy, ponieważ rafinatora nie niszczymy, tylko leci do naszego plecaka. Tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, cztery tysiące, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jak wejdziemy w nasz rafinator, ciągle są nanity. A jak sprawdzimy nasz stan kasy, jest 1 931 000, czyli 10 tysięcy przybyło. Bardzo prosty sposób na szybkie zarobienie na nitów, aczkolwiek szczerze nie polecam. Właśnie ten glitch jakiś czas temu popsuł mi na tyle grę, że zrezygnowałem ze swojego pierwszego save'a, który miałem. I na jakieś pół roku musiałem odpocząć od No Man's Sky'a. Jeżeli na szybko potrzebujecie, można wykorzystać, ale naprawdę nie nadużywajcie, bo nie warto. No ale jeżeli ktoś chce, jest to najprostszy sposób na zdobycie czegokolwiek. I tak naprawdę weźmy sobie te nanity. Możecie w ten sposób duplikować wszystko. No nie wiem. Macie mało skanerów. Proszę bardzo. Stawiacie na to kolejne rafinatory, tak jak przed chwilą pokazałem. I duplikujecie skaner. Możecie wrzucić technologię. Albo już gotową, albo dopiero do losowania.
możecie pierwiastki, wszystko. Generalnie poza pieniędzmi i żywym srebrem tak naprawdę w ten sposób możecie zduplikować wszystko. No ale tak jak już mówiłem i powtórzę kolejny raz, nie polecam tej metody. Jest ona... inaczej. Psuje ona grę. Uwierzcie, w momencie kiedy miałem wszystko, odechciało mi się grać. Także doraźnie, raz, kiedyś, okej. Ale nie warto, nie? Ogólnie cały czas w ten sposób grać naprawdę nie warto. No i to chyba by było na tyle. No, pokazałem wam dwa legalne sposoby, w miarę łatwe, jak zdobyć nanity. Jednego glitcha, czyli takie małe oszukiwanko. Więcej chyba co do nanitów nie ma co się rozwodzić, bo tak naprawdę w zupełności dwa pierwsze sposoby wystarczą. A jeżeli ktoś na gwałt potrzebuje tych nanitów, może skorzystać z trzeciego. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.